cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym zrobimy sobie unboxing tej tutaj paczuszki. Natomiast nie jest to paczka z ubraniami, jest to paczka z kosmetykami. Zamówiłam kosmetyki pielęgnacyjne, w środku są tylko i wyłącznie kosmetyki pielęgnacyjne z drogerii internetowej Cosibella. Sam o tej drogerii głównie ze względu na kosmetyki od firmy Skintra, które z tego co patrzyłam, to chyba są dostępne tylko i wyłącznie u nich, ale pewna nie jestem. Dlatego też zrobiłam u nich troszkę większe zamówienie. W środku jest 13 kosmetyków, z tego co pamiętam, w tym jeden chyba zestaw nawet, więc jestem zaskoczona tym, że zmieścili je do takiej małej paczuszki. I tutaj otworzyłam, w środku mamy karteczkę, dziękujemy za zakup w naszym sklepie. I z tego co wiem, oni są też bardzo tak pro-eko, dlatego na przykład wszystko co tutaj znajduje się oprócz kosmetyków, można recyklingować. Zacznę Wam, o, tutaj pokazywać. Na samej górze nie jest kosmetyk, a właściwie taki produkt do pielęgnacji. I zamówiłam go właściwie tak na próbę. Jest to rękawica peelingująca do ciała. Z tego co wiem, to można ją stosować zarówno na sucho, wtedy ma się trochę taki mocniejszy efekt, jak i na mokro. Dość szorstkie się wydają, więc wydaje mi się, że na sucho może to być naprawdę taki porządny peeling do ciała. Przetestuję gdzieś tam na pewno czy na story na Instagramie, czy w jakichś przyszłych vlogach opowiem, jak mi się to sprawdza. Dalej mam sporo tego wypełniacza, ale tutaj już mi się kosmetyki wyłaniają. I mam tutaj firmę Clue Plus A i akurat tutaj jest nawilżający krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nakładaj rano lub wieczorem na oczyszczoną skórę. Jeśli chodzi o takie kremy nawilżające, no to ja mam gdzieś tam te swoje ulubione, natomiast kwas hialuronowy u mnie bardzo dobrze się sprawdza, a o tej firmie też słyszałam same pozytywne rzeczy, więc chciałam to przetestować. Dalej z tej samej firmy mam również taką maskę do twarzy i z tego co wiem, to ona jest oczyszczająca. Tak, bo ona ma w sobie węgiel aktywny. W sumie była fajna promocja na te kosmetyki z tej firmy, bo przy zakupie 3 dostawało się gratis, o tutaj jest akurat ten gratis, balsam do demakijażu z olejkiem grejpfrutowym. Więc zamówiłam 3 produkty, gdzieś tutaj jeszcze znajdę jeden i dodatkowo za tam chyba 1 grosz bodajże dostałam balsam do demakijażu z olejkiem grejpfrutowym. Dalej mam tutaj, o, to nie jest kosmetyk dla mnie, to jest kosmetyk dla Szymona, ponieważ ja wprowadziłam Szymona w tajniki tutaj skincare twarzy. Dlatego zamówiłam mu tutaj serum z kwasem ferulowym 40%. To jest taki preparat, który ma silne właściwości antyoksydacyjne i zapobiega procesom starzenia się. Zamówiłam dla Szymona trochę takich kosmetyków właśnie przeciwzmarszczkowych, takich odnawiających, coś w tym stylu. Więc to Szymon będzie testować. Dalej kolejny kosmetyk. I to jest dla mnie. O, to jest jeden z tych zestawów, bo tutaj zamówiłam sobie cały zestaw od Skintra i tu akurat mamy całoroczny tonik kwasowy 9%. Ja o tym, w ogóle o tej firmie usłyszałam na TikToku i tam właśnie polecano też i ten tonik, i jeszcze coś z tej firmy, co też samo ja tutaj zamówiłam, a akurat było fajne zestawy z tej firmy, bo były i właśnie na złuszczanie, i na chyba bodajże odżywienie. Ja sobie zrobiłam właśnie chyba na złuszczanie i rozświetlanie, dlatego tutaj mamy całoroczny tonik kwasowy. Zobaczymy, bo ja zazwyczaj toniki stosowałam po prostu takie w sprayu, a to jest jednak taka z pipetką. I tak, tutaj jest właśnie właściwość złuszczanie, rozjaśnienie przebarwień, zapobieganie powstawaniu przebarwień, redukowanie trądzik, bo ja gdzieś tam trochę z tymi przebarwieniami trochę walczę, trochę już zwalczyłam, ale zawsze mogę coś takiego przetestować. Dalej kolejny kosmetyk. I tutaj mam oczyszczający peeling do skóry głowy. Peelingi bardzo mi się fajnie sprawdzają, bo one no gdzieś tam też złuszczają, oczyszczają i przede wszystkim fajnie też unoszą włosy u nasady. Tutaj widzę, że dodatkowo jest włożona, o, pipetka. To jest nietypowy dla mnie sposób nakładania peelingu na skórę głowy, bo zazwyczaj miałam po prostu
tak nakładany w taki sposób. Normalizujący peeling do skóry głowy, oczyszcza i przygotowuje skórę do wchłaniania składników aktywnych. Też będę testować, tę firmę bardzo lubię, bo miałam na przykład z tej firmy krem do twarzy i mi się bardzo sprawdził. To był jeden z moich ulubionych kremów i naprawdę polecam, bo bardzo fajnie nawilżał. Dlatego też postanowiłam przetestować sobie właśnie coś takiego do włosów. Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Kolejną rzeczą, to znów nie jest to kosmetyk, ale jest to taki cleaner, czyścik do pędzli. On jest w formie takiej gąbki. O, i tutaj się zamacza, nawet tak nie śmierdzi, bo zazwyczaj takie rzeczy strasznie śmierdzą alkoholem. A tutaj się zamacza właśnie pędzelek i tu jest napisane, że dzięki szorstkiej, chropowatej strukturze gąbka natychmiast usuwa pozostałości cieni oraz produktów sypkich, czyli raczej nie jest to do czyszczenia pędzli, które miały na przykład styczność z podkładem płynnym, no bo tutaj jest raczej napisane, że produktów sypkich, więc raczej to będzie do cieni, ale myślę, że jak to się sprawdzi, to będę to stosować dość często. I tutaj mam kolejną rzecz z właśnie z firmy Skintra i tutaj jest tym razem serum z witaminą C 20% i kwasem ferulowym. I to też rozjaśnia przebarwienia, reguluje pracę gruczołów, więc cały po prostu tutaj taki zestawik. Ostatni produkt chyba też z Skintra, ostatni produkt ze Skintra, nie z tej paczki, to jest całoroczny peeling kwasowy. I właśnie o tym peelingu słyszałam na TikToku bardzo dużo pozytywnych opinii i właściwie o całej tej firmie, dlatego od razu zamówiłam sobie po prostu zestaw kosmetyków. I to też złuszcza, rozjaśnia przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych przebarwień, więc jak widzicie, cały ten zestawik on był właśnie skupiony głównie na takim rozjaśnieniu. Mam tutaj coś większego. Jest to szampon probiotyczny z probiotykami zwiększającymi objętość włosów od firmy Masil. Ja o tej firmie nic nie słyszałam, zamówiłam go bardzo na próbę. Nie wiem, czy ten szampon ludzie polecają, gdzieś tam próbowałam znaleźć opinie w internecie, ale ciężko było znaleźć je. Właściwie nie znalazłam chyba żadnych. No zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo jeśli chodzi o szampony, to ja naprawdę testuję bardzo wiele i już mam takich kilka, które mi się bardzo sprawdziły, a mam też kilka takich, które były beznadziejne, ale gdzieś tam wciąż szukam czegoś takiego, co mnie naprawdę zaskoczy. Ma bardzo fajne opakowanie. I ten trzeci produkt z tej firmy, który był właśnie dzięki tej promocji, dzięki której dostałam ten krem, no to tutaj mamy taki peptydowy żel pod oczy, coś takiego. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo w sumie zamówiłam to, żeby tak po prostu przetestować i sprawdzić. Dalej kolejny kosmetyk dla Szymona. Jest to taka kuracja przeciwzmarszczkowa i to też z firmy Bandi. I jeśli chodzi o ten kosmetyk, no to tutaj mamy na przykład czysty retinol, witaminę C, a także witaminę E. I jest to w sumie bardziej coś w stylu serum, bo z tego co czytałam, to stosuje się to bodajże dwa razy w tygodniu. O, i jest to w takiej formule, więc bardziej przypomina krem, no bo to jest też napisane, że kremowa kuracja. 0,2% czystego retinolu, no i także ta witamina C 3 razy w tygodniu jako maskę na noc się stosuje. Tu jeszcze coś jest dodatkowo, o, w środku tego pudełko, o, emulsja silnie nawilżająca, więc taka jedna saszetka. I ostatnia rzecz z tego pudełka jest z firmy Lezibo. Jeśli chodzi o firmę Lezibo, to swego czasu naprawdę był mocny szał na te kosmetyki. Natomiast one są bardzo drogie. Właściwie wszystkie kosmetyki, które tutaj zamówiłam, są naprawdę drogie. No ale stwierdziłam, że raz przetestuję nie takie drogeryjne kosmetyki, a bardziej właśnie takie droższe, profesjonalne. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, to jest to odżywka wygładzająca do włosów ze zwiększoną ilością emolientów. Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Dużo pozytywnych rzeczy słyszałam o tej filmie, ale bardziej w kontekście kosmetyków do twarzy,
zobaczymy, jak wypada ona w kosmetykach do włosów. Było na tyle z tej paczuszki. W środku, jak widzicie, zostało już tylko i wyłącznie to wypełnienie. Na pewno będę się dzielić z Wami opiniami o tych kosmetykach gdzieś tam w przyszłych vlogach, a także na pewno na Instastory, na Instagramie. Dajcie znać, czy któryś kosmetyk interesuje Was jakoś bardzo mocno, bo ja jestem mega ciekawa tych kosmetyków od Skintra, bo gdzieś tam słyszałam na TikToku sporo i jestem ciekawa, jak mi się sprawdzą. Jeśli chcecie więcej takich kosmetycznych filmików, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!